Czasami się obsuwają tutaj te skały i spadają. Przeżyliśmy trochę niemiłą sytuację w wiosce, w której spaliśmy na rowerach z dwójką dzieci. Trzeba tutaj ostrożnie jechać. Skończył się asfalt, kurde. Zbliża się do zera. O! Dziwnie dzisiaj mi odpaliło. Posłuchajcie. Nie przejdziesz z plecakiem. Nie wiedzieliśmy, gdzie dalej iść. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Zaczynamy z grubej rury, bo jesteśmy już tutaj, gdzie chcieliśmy dojechać, czyli w wąwozie Todra, Georges de Todra. Tak, nasz ciapek biedny przetrwał w końcu te wszystkie piaski na Saharze, te burze, te... No nie, wszystko, co tam mogło się zdarzyć na Saharze, się zdarzyło. Zapominamy o tym. Chociaż jeszcze nie, super, bo jeszcze doświadczenie. Musimy go sprzątać, więc... No tak, tak, ale mieliśmy cudowne chwile spędzone po drodze tutaj, ale o tym za chwilkę. Tak, na razie podziwiajcie te piękne widoki. No i przez wąwóz już przejechaliśmy. W sumie to miejsce, w którym witaliśmy się z Wami nad tym strumieniem, to było już takie miejsce, do którego najczęściej dojeżdżają samochody i później już wracają do głównej drogi z powrotem. No my pojechaliśmy dalej do góry, jesteśmy na wysokości około 1800 metrów i jedziemy w stronę wioski Tamtetouch. No znaleźliśmy w książce, że trasa tutaj dalej do tej wioski jest trochę niebezpieczna, bo no czasami się obsuwają tutaj te skały i spadają. No ale dzisiaj nie jest wiecznie, jest ładna pogoda, więc zdecydowaliśmy się przejechać cały ten wąwóz. Mamy 6 km do wioski. No i droga nie była wcale taka bardzo zła. W pewnym momencie trochę kończył się asfalt i była taka trochę szutrowa. Spokojnie można kamperem nią przejechać. My widzieliśmy, że jadą ciężarówki, bo dokonały ją tutaj jakichś tam drobnych napraw jeszcze. Stwierdziliśmy, że skoro takie nie za duże ciężarówki przejeżdżają, no to ciapek się też zmieści. Ja jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że ten wąwóz z wysokimi na 300 metrów skałami będzie trochę dłuższy, a raptem w tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy, no to już było taki... już tak najwięcej turystów i sprzedawców. I on się już tam kończył tak naprawdę. Znaczy no, tak, taka najpiękniejsza część, gdzie rosną palmy, gdzie płynie woda. No tutaj ta woda też trochę płynie, jest tam tama no, za widać, nami. Widać, nowo pobudowana. I ją trochę tu wstrzymują, więc tam pewien odcinek był suchy. Ale ogólnie no, widok piękny, warto się przejechać. Wydaje mi się, że warto przejechać całą tą trasę, tak czy siak. Są tam też szlaki, można się przejść, ale jest, słuchajcie, zimno. Jest chyba z 13 stopni tutaj. No, jak na razie miejsca, powiem Wam szczerze, brak i obawiam się, że jak gdzieś staniemy, to zaraz będziemy mieli gromadkę dzieciaczków koło siebie, więc na razie jedziemy dalej. Teraz jesteśmy przy Ait Hani, następna wioska. Jesteśmy już na 2000 metrach, jest 11 stopni, w nocy ma być koło 1-2. Sceneria jest przepiękna i cały czas szukamy miejsca na spanie. Zobaczcie, co tu się dzieje. No i znaleźliśmy miejsce na dzisiejszą noc, właśnie tutaj w tej miejscowości Ain Hani, czy jakoś tak. Zostajemy tu na noc, bierzemy prysznic, a jutro będziemy jechali sobie na Dolinę Dades. Mamy do miasteczka Aguaud 45 km i potem będziemy mieli 120 km doliną. Tak jak przejechaliśmy Todrę całą, taki Dades cały. Przeżyliśmy trochę niemiłą sytuację w wiosce, w której spaliśmy, Ait Hani, to jest na trasie R703 właśnie z tego wąwozu Todra. No zmierzamy do wąwozu Dades, jedziemy tutaj tak trochę naokoło, tutaj tą trasą. No wioska wieczorem wyglądała bardzo, bardzo na cichą i spokojną. No, zapoznaliśmy tam nauczyciela języka angielskiego, który nam wytłumaczył, gdzie i co jest w tej wiosce.
Tak, gdzie można nabrać wodę, zrobić zakupy i tak dalej. No i mieliśmy zrobić to właśnie z rana, ale chcieliśmy trochę popracować, no ale niestety obległy nas dzieci. Tak, no i po prostu było ich chyba z 15. No i sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy. No świetnie mówiły po francusku, po angielsku, używały niewykwintnych słów, że tak powiem. No wulgaryzmów, no wyzywały Monicę, wyzywały mi. Najpierw były grzeczne, ale potem jak już no, nic nie dostały od nas, no to po prostu zaczęła się cała sytuacja. Bo były świetnie wyposażone, miały ładne plecaki, ładne ubrania. No wszystko miały, robiły no. To z nudów, mi się wydaje. Nie wiem, o co chodziło w ogóle, byłem... wściekły, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Dobra, my kontynuujemy dalej i powiemy jedziemy wam... Jedziemy pod górę. Paweł wymyślił właśnie taki skrót, że przejedziemy przez Todrę, a później jedziemy do Dadez. I tak sobie jedziemy. No i fajnie, i poznajemy Maroko od podszewki, można powiedzieć. I z góry. No i z góry też. Dobra, nie zanudzamy już was więcej. No i takie zaskoczenie. Myśleliśmy, że Tizi Entiszka jest najwyższej położoną przełęczą tutaj w Maroku. Ma 2260 metrów wysokości. My jesteśmy na 2400 i cały czas się wspinamy. Także nie wiem do końca, na jaką wysokość wjedziemy. Mijaliśmy tam szlaban po drodze, także no jeżeli jest tu dużo śniegu, droga jest zasypana, nieprzejezdna, no to oczywiście oni zamykają tam na dole w wiosce całą tą przełęcz. No my na razie mamy piękną pogodę, no i bardzo się z tego cieszymy. Ale ja jeszcze nie byłem na takiej wysokości naszym samochodem. Jesteśmy na najwyższym punkcie, 2645. To nasz rekord ciapkiem. Cool de Tizi. Myślicie, że to jest dobry pomysł, żeby na taką wysokość wjeżdżać na rowerach z dwójką dzieci? No, niektórzy mają takie zajawki. Para Francuzów podziwia widok z dwójką dzieci. Przyjechali tutaj na rowerach. Ja bym chyba nie wjechał, aby. Co i rusz tutaj na tej trasie. Jest zerwany asfalt, trzeba tutaj ostrożnie jechać. No bo takie miejsca się zdarzają, jak tu teraz na przykład. Ale ogólnie nie jest źle. 2800 metrów. Kolejny rekord pobity na odcinku 50 km. To jedziemy dalej. Już mam i mało paliwa. Trochę się nie przygotowałem, a nie ma tutaj stacji po drodze, powiem wam szczerze, ale mam nadzieję, że już będziemy tutaj gdzieś zjeżdżać w jakieś cywilizowane miejsce. Na razie tylko śnieg widzę. Będziemy zjeżdżać na oparę. Pewnie tak. Zaskakuje nas od czasu do czasu, jak ludzie tutaj sobie uprawiają w tym ciężkim terenie poletka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Wszystko ręcznie robione praktycznie. Tam widzieliśmy grupy kobiet i grupy mężczyzn z motykami. Przystając, że mamy tutaj troszkę spokoju, a robimy sobie herbatę i coś do jedzenia. Małą przekąskę po drodze. Mamy nadzieję, że zjemy w spokoju, ale widzę, że już pędzą tu znowu ludzie, więc... Jedna rodzinka tylko do nas przyjechała na osiołku. Daliśmy im trochę takich... Mamy od takiej jednej rodziny dostaliśmy w prezencie takie suszone owoce i pojechali. Ciężki dzień. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some. Kolejny rekord pobity. Uszy zatkane jak nie wiem co. Jesteśmy na prawie 3000 metrach. 2910 dokładnie. Nie wiem, jakoś nie gaszę auta, bo jakoś mi na wysokich obrotach chodzi na tej wysokości, nie wiem dlaczego, ale widoki są po prostu spektakularne. Na tej trasie, jak ktoś będzie chciał nią przejechać, no to są huśtawki nastrojów. Od smutku i przykrości do po prostu radości z pokonywania tej trasy, z oglądania tych widoków. Trzeba mieć naprawdę twardą psychę, mi powoli już siada tutaj, powiem wam szczerze. Straszna huśtawka nastrojów. Taka tu jest dziwna droga. Myślałem, że to jest asfalt, a to są, nie wiem, same kamienie takie ubite. Skończył się asfalt, kurwa. Jesteśmy na 3000 metrów i mamy taką drogę. Nie.
nie teraz. Ty sama jesteś tam. Patrzcie na to. Tam idzie nasza wstążeczka. Można powiedzieć, że mamy szczęście w nieszczęściu. Bo właśnie stwierdziliśmy, że dobrze, że chociaż ta droga jest tak troszeczkę podrównana. Nie, niech jedzie. Niech on jedzie, bo ja tam nie przejadę. Przed nami sobie jedzie równarka. No, go, go, go. Go, 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 Masiu. Chciał nas puścić, ale tam jest dalej nieprzejezdna droga. To jest ziemia rozsypana na drodze i raczej tam byśmy się nie zmieścili. Nie. Ja pitole. No, właśnie tu byśmy nie przejechali, bo była kupa ziemi. Najbliższej wioski, 30 parę kilometrów i pokazuje nam prawie 2 godziny drogi. Teraz nam chłopaki ogarniali. On się nas przewróci. Przepraszam was wszystkich, gdzie was dzisiaj zabrałem, ale nie wiedziałem, że to tak jest. No myślałem, że jest droga, ale jest R, jest R703 chyba. R703. No co on mnie puścił? Co ja mam tutaj? Jak ja mam tu jechać? No przejedziesz, chyba. Jakoś przejadę pewnie. O! Zbliża się do zera. Mamy trochę ekstremalną sytuację. No, ciężarówka chce nas tu puścić, ale tu jest taki spadek, że masakra. No i nie minęliśmy się. Niestety jest za wąsko. Paweł? Mam dość. Jadę stąd do Hiszpanii z tego Maroka. No znowu chce nas puścić, ale niech on jedzie sobie spokojnie już. Jazda bez trzymanki normalnie. Merci! Dziękuję. Widzę, że tutaj ludzie jeżdżą także, no autostrada do nieba bym powiedział. Monika, ty mnie kręcisz, czy kręcisz, że tak powiem, wiesz, tam niebo gdzieś? Monika jest w takim stresie, ja już jestem, że tak roztrzęsiona, ale patrzcie na ten widok. Co ma kręcić. No, widoki są zniewalające. No i po 2 godzinach drogi wjeżdżamy na asfalt. Jestem po prostu styrany, jak nie wiem co. Chyba wjeżdżamy na asfalt, tak to wygląda, ale przed nami jeszcze taki oto mostek. Mam nadzieję, że to już ostatnia przeszkoda w naszej podróży. Tam kobiety sobie robią pranie. O. Asfalt. Pewnie jeszcze będzie dziura, ale. No i mam nadzieję, że to już jest to. Yeah. Wjechaliśmy do początku wąwozu Dades, początku albo końca, bo wszyscy zaczynają z tej drugiej strony, od głównej trasy, a my po prostu zrobiliśmy pętelkę od wąwozu Todra do wąwozu Dades. No i właśnie ta trasa to była ta, którą widzieliście, a tak wygląda nasz van po tej wyboistej podróży. Tragedia. Wszystko nam powypadało. Jestem tak wściekły po prostu, że masakra. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, co nam się zrobiło z szafą. O, wyleciały kurna te drzwi. No drzwi się rozeschły po prostu od tego gorąca i wypadają z tych prowadnic. Niestety, no a teraz mimo, że je zabezpieczyliśmy, no to jednak po tych dołkach i po 2 godzinach, po tej szutrowej drodze na krawędzi skał na 3000 metrów, no dziwne, że to wszystko się rozpierdzieli. Także zabieramy się teraz za sprzątanie, chociaż słychać szum rzeki Dades, ona mnie trochę uspokaja. To ona właśnie stworzyła ten piękny wąwóz, przez który zaraz będziemy jechali. O, namęczyłem super. Się. Nie polecam tej trasy. Pokażę wam ją zaraz na mapie. W miasteczku Tinerhir wjechaliśmy w wąwóz Todra.
Tutaj w tych okolicach spędziliśmy pierwszą noc, dojechaliśmy do miasteczka Agoudal i później trasą R704 zjechaliśmy wąwozem Dades znowu do głównej trasy. Także tu jest ten odcinek właśnie no, takiej drogi, jaką widzieliście. Od razu na wstępie, patrzcie jaki widok. To jest właśnie to, takie uformowane skały, tam w dole słychać potok. Spaliśmy w wąwozie Dades, zatrzymaliśmy się tak po prostu przy drodze, bo wczoraj już robiło się ciemno. I padliśmy jak muchy po prostu po tych wrażeniach. Padliśmy po tej całej drodze. No i nie chcieliśmy też całego pięknego wąwozu przejeżdżać po ciemku, a już robiło się coraz ciemniej. No nie, no bo teraz najfajniejsze rzeczy są przed nami, także jedziemy. Ja muszę gdzieś stanąć, przeczyścić filtr powietrza, bo mi coś dziwnie auto zaczęło pracować na niby na wolnych obrotach. Ma 1000 obrotów na minutę. No, powinno mieć 900. No i musimy też znaleźć internet, żeby wrzucić dla Was film na dzisiaj. Tak, także... A tutaj w tej dolince nie ma, otoczonej tymi wysokimi górami. No a propos auta, to ono też trochę dziwnie dzisiaj mi odpaliło. Posłuchajcie. O. No i tak trzyma tu ponad 900 obrotów, ale taki dziwny dźwięk wydało. Zabieram się do roboty. Tu jest pustynny piach. Ten nie wygląda aż tak źle. Trzeba go trochę wytrzepać, ale zobaczcie, wszędzie piach. Druga sprawa, odpadła mi tutaj osłona wiatraka od chłodnicy. Chyba na tych dołkach, muszę ją tutaj gdzieś przypiąć. Zobaczyć jak te klipsy idą tutaj. I teraz już wiem dlaczego taki dziwny dźwięk się wydobywał, bo jak odpalałem auto to po prostu obudowa leżała na wiatraku i było szorowanie po plastiku. O, tam jest wiatrak. Szkody nie są duże, naprawiamy i jedziemy dalej. Piach wypada. Pustynny, ten taki mijałki po prostu nabił się wszędzie. Pierwsze co, to na serwisach będę pytał o nowy filtr powietrza. Trzeba wymienić. Miałem kupić, mówiłem wam przed wyjazdem do Maroka, ale nie kupiłem. Odkurzacz się przydał. Przydał. Słaby jest, ale coś tam zawsze można odkurzyć. Nie, no piasek wciąga, zarąbiście. Jest okej. Dobra, składamy to wszystko i lecimy. No czeka nas niezła jazda, słuchajcie. Zobaczcie, co tam się dzieje na dole. Wadi Dades określana jest też czasem mianem Doliny Tysiąca Kasb. I faktycznie jest ich tu trochę. Stare zabudowania wznoszą się na skałach, wystają z pomiędzy palm i cieszą oko. Część z nich jest nadal zamieszkała. Część niestety niszczeje. Nadal jesteśmy w wąwozie Dades. Po prostu jest tutaj tak pięknie, że nie możemy stąd wyjechać. Teraz zatrzymaliśmy się tutaj nad rzeką w takim cudownym miejscu. Tak, ponieważ będąc tutaj w tym wąwozie, no trzeba po prostu przejść się tym szlakiem. Nazywają to małpim szlakiem albo palce małpy. Tak. Monkey fingers. Monkey fingers. Też ogólnie można powiedzieć, że to jest szlak palców, niektórzy mówią. Bo to jest właśnie chyba od tych formacji skalnych. No właśnie tam widać takie. W górach Atlas wiosna przychodzi troszkę później. Właśnie dopiero się zaczyna. Drzewka wypuszczają liście, kwitną. Nie wiem, czy to są migdały, czy może jakieś... Wiśnie. Pięknie, pięknie wyglądasz w nich. Takie pytanie, czy wiecie co to są za drzewa? Bo kwitnie jak brzoza, ale kora jest w ogóle całkowicie inna. No jest podobna, bo jest taka biała. No. W których miejscach robi się troszeczkę ciasno. Wchodzimy teraz pod te wielkie głazy. Wow, ale to jest cudne. No jest, nieźle jest. Kamera tego nie obejmuje. Chyba musimy inny obiektyw kupić. Szerokokątny.
czasami są tak wąskie przejścia, słuchajcie, że naprawdę jest masakra. Ale to już w ogóle nie wiem, jak przejdziemy. Aż tak ciasnych dziurek to się na tym szlaku nie spodziewałem. Nie przejdziesz z plecakiem. No to z plecakiem czy bez? Utknęłam. No teraz już musisz tu przejść, bo nas rozdziela skała. Dobra. Teraz ty. Nie podnoś się jeszcze. A teraz jak? No i teraz jesteśmy razem w dziurce. Wyłaź to. I złap się tu ręką. O tutaj, tu. Tutaj. Ja tu, no bo kurwa nie. O tak. Miał być łatwy szlak. Nie jest aż taki zły. Paweł mówił, Monia, a to będzie taki łatwiutki spacerek. Taki no bo jakbym ci powiedział, że jest taki, jaki jest. No ty jest, sam nie wiedziałeś, jaki jest. Ja wszystko wiem, słuchajcie, nie słuchajcie Moniki. No i taka sytuacja, że nie wiedzieliśmy, gdzie dalej iść. Na szczęście szedł pan za nami. Ja myślę, że on doskonale wiedział, że my w tym momencie po prostu nie będziemy wiedzieli, gdzie mamy iść. Tak, próbował nam przewodzić już na początku. Ale my chojraki chcieliśmy iść sami. Ale później czekał na nas w takim miejscu, z którego nie wiedzieliśmy, jak wyjść. Tak, a on sobie siedział na skałce i obserwował, jak my na dole się krzątamy. No ale w końcu nam pokazał tajną drogę. Także szlak lepiej przebyć z przewodnikiem. Aplikacja na nic się tu zdaje, bo nie działa. I zobaczcie, gdzie nas wyprowadził. Jezu. Nasz nowy przewodnik. Zobaczcie, to jest cudowne. Samozwańczy. Samozwańczy. Wydaje mi się, że oni doskonale wiedzą, że ścieżka się zmienia w kanionie. Bo powiedział, że bo ja mu chciałem powiedzieć, żeby iść prosto, bo tak mam na aplikacji. On powiedział, że nie, że jest zablokowane. Że spadła widocznie jakaś skała, kamień i zblokowała przejście. Więc okazało się, że Mohamed tylko nam pomógł. Chcieliśmy mu dać pieniądze, on nie chciał, pokazał nam drogę do wioski i teraz sobie wracamy do wioski. Mamy tutaj super spotkanie, spotkaliśmy Polaków, rodaków. No, jest nas wszędzie sporo, więc... Więc i w Maroku nas nie zabrakło. Fajnie, uwielbiamy takie spotkania. My też. Na spontanie. Szkoda, że przy ulicy pijemy tak. Herbatkę marokańską. I co? Fajnie jest? Bardzo fajnie. Wymieniamy się doświadczeniami. Ile nas osób się tu zmieściło? No właśnie. Tu siedzimy. No jest w miarę spokojnie. Jest, nie? Tak. Wszyscy nie wiedzieliśmy, że nasz van jest taki duży. Była okazja, żeby przetestować. Dokładnie. Dobra, fajnie, fajnie, słuchajcie. No to pozdrowienia od nas wszystkich. Czeka! Z pięknego Maroka. Tak, cudownego. Każdy jest zachwycony Marokiem, my też. No i tym pięknym akcentem z naszymi rodakami, których spotkaliśmy tutaj właśnie w tym wąwozie, będziemy kończyli naszego vloga. Tak, goście poszli do hotelu tutaj niedaleko, a my w sumie też jesteśmy pod hotelem, bo bardzo miły pan nas tutaj zaprosił na parking. Tak. Także stoimy sobie tu, jutro później pewnie pójdziemy do niego na śniadanie. No także poprosimy o jakąś łapkę w górę, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. No mam nadzieję, że się podobał, bo wrażeń było bardzo, bardzo dużo. Dajcie jakiś komentarz, co myślicie w ogóle o tej drodze, o tym wszystkim. Nie wiem, pokomentujcie, porozmawiajmy o tym, bo musimy też trochę odstresować tą całą sytuację. Musimy ochłonąć. My nie mamy jeszcze komentarzy na ten temat. No. Ja pokonałam chyba wszystkie swoje lęki wysokości, także... No, zostawcie ślad, jakiś komentarz i do zobaczenia za parę dni w sumie. Trzymajcie się cieplutko, hejka. Hej.